Soon, the destiny of every living being will be in the palm of your hand. They talk of a prophecy. The power of the Lords of Shadow is the key. You think you can bring someone back from the dead, don't you? Someone you love. Die, Belmont! Witam was w remake'u gry z lat 80., a mianowicie w Castlevanii Lords of Shadow. Co odświeżony klasyk ma do zaoferowania? Przekonajcie się sami. Wcielamy się tutaj w Gabriela Belmonta, który wyrusza w epicką podróż, by pokonać tytułowych Lordów Ciemności, którzy zagrażają naturalnemu porządkowi świata. Jest to dosłownie epicka podróż, ponieważ na naszej drodze spotkamy wilkołaków, wampiry, gule, a na samym końcu przyjdzie nam się zmierzyć także z samym szatanem. Przygoda mi zajęła osobiście na Steamie, tak jak widzę tutaj w liczniku, całe 20 godzin. Co jak widzicie na ten typ gry, to jest po prostu ogrom czasu. Opowiedzmy tutaj trochę o fabule więcej. W zasadzie to, co teraz powiem, trochę mi przywodzi na myśl Bionic Commando, ponieważ tutaj po prostu i sam bohater, i geneza jego podróży bardzo mi go przypomina. Mianowicie żona Gabriela w dosyć dziwny sposób została zamordowana. Gabriel musi odkryć dlaczego i co się takiego stało. Gabriel wraz z obecnym tutaj Zobekiem, którego widzicie, są członkami Bractwa Światła, które ma za zadanie właśnie bronić świat przed wszelkimi monstrami, potworami i ogólnie pojętym złem. Teraz może coś o mechanice. No nie da się ukryć, jest to hack and slash. W tym roczniku one były niezwykle popularne, dlatego że był God of War i to na jego popularności pojawiła się masa innych tytułów, jak na przykład właśnie Castlevania, jak Darksiders, jak Dante's Inferno. I jak widzicie, mamy tutaj dwa rodzaje magii. Jedna to jest ta magia tak jakby dobra, przy której zadawane ciosy odnawiają nasze zdrowie, jak i ciemna, która pozwala, że zadajemy większe obrażenia, co zaraz zobaczycie. I have come to fulfill the prophecy. Słuchajcie, gra siłą rzeczy jest bardzo mroczna. Zmierzamy się tutaj naprawdę z potężnymi wrogami nieraz. A i sam klimat jest bardzo ciężki i dobrze, bo właśnie ten brak tego happy endu, ta wieczna, przytłaczająca, depresyjna aura sprawia, że właśnie ten klimat i ta fabuła jest tak bardzo wciągająca i tak strasznie mi się podoba. Jest to przy tym gra trudna, naprawdę aż sam byłem zdziwiony, ponieważ no nie dość, że spędziłem przy tej grze bardzo dużo czasu, to chyba już nie pamiętam, kiedy tak często ginąłem po prostu i tak musiałem pogłówkować po prostu przy pewnych etapach. Oprócz sieczki mamy tutaj bardzo dużo elementów platformowych, ale i quick time eventów, a także pojedynki z bossami są swego rodzaju logicznymi zagadkami, ponieważ no widzicie, jeżeli walczy się z kimś takich rozmiarów, a zapewniam was, że to jeszcze nie jest największe, co nas może tutaj czekać, no to wymagana jest tutaj po prostu logika i pewne słabe punkty, które możemy wykorzystać, po prostu musimy tutaj bardzo szybko odkryć. No i właśnie o tym mówię, zobaczcie, jeden z końcowych etapów, a nas czeka po prostu kościany, żeby nie powiedzieć kościsty smok do pokonania. Wiadomo, że w pojedynkę mu nie damy rady. Więc tutaj trzeba logicznie po prostu, gdy on przyleci, zaczekać
i podpiąć się za pomocą naszej broni, tak? Ponieważ nie powiedziałem, tutaj się posługujemy, naszą bronią w zasadzie jest krzyż, w zasadzie z wysuwającym się ostrzem na łańcuchu, dzięki który może po prostu nam służyć za, no i za broń, i za grappling gun, tak? Coś tak jak u Batmana, można by powiedzieć. No i po prostu przesuwamy się tutaj akurat w tej misji, próbując nie spać cały czas, tak aby dotrzeć do jednego z wrażliwych punktów tego smoka, aby go pokonać. Gra tutaj automatycznie kieruje naszą kamerą i muszę przyznać, że ona, no z bólem to mówię, kamera niestety czasem nas zawodzi. Generalnie w 80% przypadków ona się ukierunkowuje na ten punkt, gdzie się chcemy dostać automatycznie, natomiast niestety nie zawsze i to utrudnia nam rozgrywkę. Warto również wspomnieć, że do etapów można w pewnym czasie później wrócić, także po zakończeniu rozgrywki, tak jak ja obecnie, ale nie tylko z przyjemności, po prostu natrafiamy czasem na takie etapy, gdzie nie mamy jeszcze wystarczających umiejętności lub też ekwipunku, aby po prostu odnaleźć pewne znajdźki. Już sam zapomniałem, jak to jest, kiedy wybierając jedną drogę zastanawiałem się, czy nie powinienem na przykład lepiej wybrać drugiej, aby po prostu odnaleźć tą znajdźkę. Ponieważ jak widzicie, nasz pasek zdrowia, jak i ten pasek dobrej i złej energii możemy powiększać, odnajdując klejnoty przy zwłokach rycerzy z naszego bractwa, a jest ich dosyć sporo. Więc znajdziek jest również dużo. Tutaj widać pełny nasz ekwipunek, znaczy tutaj u góry widzicie właśnie te medaliony, ile kamieni zebraliśmy, tutaj po środku jest ten życia, akurat mam go zrobione, nie znalazłem żadnych nowych kamieni. Tutaj nasze skrzydła, które pozwalają nam pokonać dłuższy dystans, rękawica, która po prostu pozwala uderzać z większą siłą w ziemię, jak i w inne przedmioty, co przydaje się w zagadkach logicznych. No buty wiadomo, żeby przyspieszyć w odpowiednich momentach, nasza broń oraz dodatkowe atrybuty, jak na przykład woda święcona, wróżki, które odwracają uwagę naszych wrogów, noże, czy też kryształ, który ma dosyć ciekawe zastosowanie. Teraz możecie zobaczyć jakie. Jest to tak zwana atomówka i broń, która nieraz ratuje nam życie w trudnych sytuacjach, ponieważ przyzywa po prostu demona, który nam pomaga. Jak mówiłem, dosyć mroczny klimat i bardzo fajnie. Bardzo jestem pozytywnie zaskoczony tą grą, chociaż przyznam szczerze, że się natrudziłem nie lada, żeby ją przejść. Podsumowując, jeżeli jesteś fanem tego typu gier, jest to pozycja obowiązkowa. Ale nie tylko dlatego. Także dlatego, że fabuła tutaj po prostu zamiata. To jest coś fenomenalnego. Jest tak dobra, że ja, nie mający styczności w zasadzie z tym gatunkiem i typem gier, ukończyłem całą kampanię. Mimo że często ginąłem, narastała we mnie frustracja, nieraz i agresja, to jednak wychodziłem z gry do pulpitu, by znów zaraz do niej powrócić. Bossowie są wymagający, tak jak i cała gra, ale zapewniam was, że warto. Główny bohater jest bardzo dobry. Cała ta otoczka religijna, ponieważ Gabriel jest w końcu wojownikiem Bractwa Światła, no jego główną bronią jest przecież krucyfiks. Bardzo dobrze jest tutaj pokazany motyw religijny, naprawdę świetnie. I ostatnia walka fabularna, jak i w dodatku DLC, no ostatnia walka akurat w dodatku DLC to jest już lekkie przegięcie, bo spędziłem nad nią samą chyba z godzinę, ale naprawdę wam szczerze polecam tą grę. Tyle ode mnie, ja się tutaj rozprawię z wilkołakami, a wam jeżeli się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, lub też jeżeli jesteście tu pierwsi, zasubskrybować mojego kanału, wiadomo dlaczego, nie muszę chyba tego już mówić. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej!